Nie żal ci trochę tych sytuacji, w których mogłeś zdobyć bramkę albo padać? Z perspektywy czasu teraz? Oczywiście, chciałem strzelić bramkę. Była taka gra, że miałem dużo czasu, dużo sytuacji miałem, ale ważne, że wygraliśmy ten mecz i gramy dalej, nie? Awansowaliśmy, to jest ważne. Nie? A jak fizycznie odczuwasz, że tak powiem, trudy spotkania, w którym gra się troszkę już bardziej na luzie, kiedy te dwie bramki wpadną? Czy jest troszkę lżej niż normalnie, czy podobnie? Jak oceniasz, że tak powiem, ten cykl, te 90 minut? Jeszcze raz powiedz. No, jaka jest różnica pomiędzy takim meczem, gdzie jest luźno, jeśli chodzi o bieganie, kondycję, a takim meczu, gdzie jest ta stawka do końca? Nigdzie nie jest luźno, to cały czas grasz na maksa, na 100%, a dzisiaj nam pomogły te bramki, co strzeliśmy na początku i później graliśmy cały czas piłkę, trzymaliśmy te piłki i chcieliśmy grać i to dobrze to wyglądało dzisiaj z naszej strony. Czyli co, za tydzień, za dwa tygodnie celujemy w dwa razy w trzy punkty i w trzecią rundę? Oczywiście, patrzymy dalej i w każdym meczu chcemy wygrać. Dzięki serdeczne.